Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cuce Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy! Pierwszy film, który biorę na tapet, to Matrix. W angielsku The Matrix. Cóż za zaskakujący tytuł. Do tytułu jeszcze wrócę. A o filmie mogę powiedzieć tyle, że właśnie z powodu tego filmu, a właściwie z powodu okładki na magazynie Film, który kiedyś wychodził co miesiąc i był do kupienia w kioskach. Kiosk to taka budka, gdzie kiedyś kupowało się prasę i bilety. Kupiłam właśnie pierwszy numer tego magazynu. Bo na okładce był Keanu Reeves, którego ja uwielbiam, odkąd go zobaczyłam w filmie Speed. No i pomyślałam, muszę to mieć. Był to sierpień, a rok 1999. Każdy rok, który zaczyna się na 1900, brzmi jakoś archaicznie, nie? W każdym razie, ten magazyn Film wyszedł właśnie w sierpniu, kiedy jeszcze filmu Matrix chyba nie było na polskich ekranach, bo to były takie czasy, gdy jakiś film pojawiał się w kinach w Stanach, to w Polsce widzieliśmy go dopiero po wielu, wielu miesiącach. I w tym magazynie napisano, że film pod tytułem Matrix święci niesamowite triumfy za granicą, jest hitem, wszyscy mają teraz Matrixomanię, a u nas nikt nie wiedział nawet, co to jest. Kiedy czytaliśmy, o czym ten film jest i o co w nim w ogóle chodzi, to się wydawało jakieś abstrakcyjne, że co? Naprawdę? Ludzie zwariowali na punkcie takiego dziwnego filmu? I potem kilka miesięcy później on wszedł na polskie ekrany. No i wtedy u nas też się zaczęło, oczywiście. Ale dobra, wracamy. Kiedy włączamy film, to już na samym początku wita nas zupełnie inna czołówka niż w innych filmach tej wytwórni, czyli wytwórni Warner Brothers. Bo jest zielona, słyszymy zupełnie inną muzykę, taką metaliczną, więc wiemy, że już się święci coś nowego. No i właśnie, co z tym tytułem? Słowo Matrix istnieje w języku angielskim. Jest nawet dosyć nietypowe, bo jego liczba mnoga może być albo zwyczajna, czyli dodajemy końcówkę es, matrixes, albo matrices, czyli tak jakby x zamieniamy na c i dodajemy es. I to słowo ma kilka znaczeń. Między innymi to jest matematyczna macierz, albo może to być matryca. Z takiej specjalistycznej definicji angielskiej przeczytamy a substance in which other things are fixed, buried, etc. Na przykład, the fossils lie embedded in a matrix of shale and sandstone. I chyba od tego znaczenia właśnie wziął się tytuł tego filmu. Czyli coś, w czym jesteśmy tak jakby zagrzebani czy pochowani. Fajne jest też to, że to słowo może się kojarzyć z matroną albo z matką. Nawet ma podobny rdzeń i ma właśnie taką żeńską końcówkę X. Po angielsku od niektórych męskich rzeczowników można właśnie tak utworzyć feminatyw. Na przykład dominator, czyli dominator i dominatrix. Czyli dominatrix, chyba tak się mówi po polsku. Tak samo na przykład cat to po angielsku executor, a katka, bo chyba kobieta kat to właśnie tak będzie się nazywać, to executrix. No i takie powiedzmy bardziej powszechne polskie słowo, czyli rektor, to też po angielsku rector, a rektorka to rectrix. Więc jakby ten wątek feministyczny myślę, że jest ważny. No bo wszyscy w tej Matrixie, chyba powinniśmy mówić, siedzimy, nie? Przynajmniej w realiach filmu. No i to słowo pada w filmie kilka razy oczywiście. Wielu bohaterów pyta, co to jest i inni bohaterowie też odpowiadają, czyli tłumaczą, co to właściwie jest. No na początku nie za wiele nam to mówi, prawda?
ale później dowiadujemy się więcej i coraz więcej. I pojawia się coraz bardziej dokładna definicja tego, czym właściwie Matrix jest. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. A computer-generated dream world, czyli tak jakby świat marzeń albo świat snów. To ciekawe, że kiedy zaczynamy oglądać film, to tak naprawdę oglądamy naszą codzienność, a dopiero potem okazuje się, że to jest takie właśnie wyśnione i wymarzone. Znane cytaty. Znanych cytatów w filmie mamy sporo. Nie wszystkie są oryginalne, niektóre są zaczerpnięte z innych dzieł. Między innymi ten. Follow the White Rabbit, czyli idź za białym królikiem. To oczywiście pochodzi z Alicji z Krainy Czarów. Ten królik pojawia się w filmie jako tatuaż bohaterki, która ma na imię Du Jour. Ale jest to też oczywiście metafora podążania za własną ciekawością do tej Krainy Czarów, choć w sumie Neo już przecież jest w nieprawdziwej krainie i on potem z niej wyjdzie, jak z nory królika. Kolejny znany cytat to oczywiście You are the one, Neo. You are the one, czyli jesteś tym jedynym albo jesteś wybrańcem. W polskiej wersji the one przetłumaczono jako wybraniec, ale to angielskie wyrażenie jest ciekawsze o tyle, że ma też inne funkcje, bo na przykład o mężczyźnie swojego życia można powiedzieć he's the one, czyli on jest tym jedynym, tym moim wymarzonym, tym, z którym chcę spędzić życie. Welcome to the real world. Welcome to the real world, czyli witaj w prawdziwym świecie. Welcome to the desert of the real. A to wyrażenie, the desert of the real, znaczy pustynia rzeczywistości i jest nawiązaniem do książki Symulakry i symulacja francuskiego filozofa Jeana Baudrillarda z 81 roku. Filozof później mówił, że Matrix nie ma nic wspólnego z jego dziełem. No ale osoby, które interpretują ten film, myślę, że nie za bardzo by się z tym zgodziły. Tym bardziej, że sama książka, egzemplarz, pojawia się w filmie. You think that's air you're breathing now? To też jest fajny cytat. You think that's air you're breathing now? Czyli myślisz, że oddychasz powietrzem? Nie wiem jak wy, ale ja kiedy usłyszałam tę kwestię po raz pierwszy, to właśnie wzięłam wdech i zaczęłam się zastanawiać. Ciekawe. No to czym on oddycha, jeśli nie powietrzem? Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. No i właśnie, to jest chyba to najbardziej znane wyrażenie z filmu. There is no spoon. Użyłam go też w swojej książce. Grama to nie drama, nawet mam zdjęcie, gdzie jestem ustylizowana na Neo. Niektórzy twierdzą, że to nie ja na tym zdjęciu, no ale musicie mi zaufać. To jednak jestem ja. W każdym razie, zdanie wypowiada po raz pierwszy dziecko, a potem pojawia się, kiedy Neo szeptem sam sobie je powtarza. There is no spoon. To zdanie przetłumaczono jako łyżka nie istnieje, ale można je przetłumaczyć na kilka sposobów. Znaczenie będzie właściwie cały czas takie samo, jednak inna forma. Bo na przykład możemy powiedzieć nie ma żadnej łyżki albo tej łyżki nie ma. There is no spoon zaczyna się od wyrażenia there is, którego używamy wtedy, gdy właśnie chcemy powiedzieć, że coś jest albo nie ma go, albo że coś gdzieś jest albo gdzieś tego nie ma. Tak jak na przykład mamy w piosence Imagine there's no heaven. Czyli wyobraź sobie, że nie ma nieba. Albo możemy powiedzieć, wyobraź sobie, że niebo nie istnieje. Tak jak tu, łyżka nie istnieje. Kolejny cytat, powiedzmy, nie jest jakiś bardzo skomplikowany, ale na pewno jest kultowy, szczególnie ta scena, w której wchodzą bohaterowie właśnie w te regały z bronią. Okay, so what do you need? Besides a miracle. Guns. Lots of guns. Lots of to jest bardzo potoczne wyrażenie, więc spokojnie moglibyśmy to przetłumaczyć jako mnóstwo albo kupa. Kupa broni. Mnóstwo broni. Trinity! Help! No i tu dochodzimy do Trinity Help, czyli do tych słów, które poprzedzają tak zwany bullet time. A więc scenę, w której Neo kłania się kulom
Czyli wiadomo, robi tę słynną figurę akrobatyczną, gdzie unika kul. No i od tamtej właśnie pory tego typu ujęcie, czyli pokazane w zwolnionym tempie z kilku kątów, nazwane zostało bullet time, właśnie dlatego, że tutaj leci kula, tak jakby w zwolnionym tempie, więc jest to czas kuli. No i zaraz po tym pada kolejna kultowa kwestia. Dodge this. Dodge this. Sama aktorka Carrie Ann Moss, która odgrywa rolę Trinity, powiedziała kiedyś w wywiadzie, że nie spodziewała się, że kwestia dodge this, taka prosta i wydawałoby się dosyć banalna, stanie się kultowa. Dodge znaczy ominąć, zrobić unik. Amerykanin powie dodge, a Brytyjczyk dodge. Bardzo lubię też tę kolejną scenę, która zaczyna się od słów operator. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. I tutaj między hurry a let's go nastąpił proces uczenia. Let's go. I uważam, że to jest coś absolutnie fantastycznego, gdybyśmy mogli rzeczywiście z tego korzystać na co dzień. Nie trzeba by było chodzić na kursy, ryć słówek, uczyć się czegoś przez wiele miesięcy albo lat, tylko po prostu zamknęlibyśmy oczy i za chwilę ta cała wiedza i wszystkie umiejętności byłyby już w nas. No ale cóż, na razie nie żyjemy w takim matrixie, w jakim żyją Neo i Trinity. I tu po raz kolejny pojawia się wyrażenie he's the one, czyli on jest wybrańcem, albo on jest tym jedynym, albo on nim jest. No różnie można by było to tłumaczyć, ale wybraniec równie spoko tłumaczenie jak wszystkie pozostałe, więc uważam, że jest okej, okay, że takie się przyjęło. Goodbye, Mr. Anderson. My name is Neo. No właśnie, ciekawe, czy pamiętaliście, że Neo tak naprawdę miał na nazwisko Anderson, bo właściwie nikt inny poza agentem Smithem się do niego tak nie zwraca. Można o tym zapomnieć. A to jest kwestia, którą łatwo przeoczyć, bo dużo się dzieje w tej scenie. Jest dużo akcji, kibicujemy, żeby bohater na pewno uciekł. Więc your other left, czyli to drugie lewo. Bo pierwsze zdanie, the door on your left, znaczy drzwi po lewej. Ale no, chyba Neo zapomniał, która to jest lewa strona i ja się mu zupełnie nie dziwię, bo mnie na przykład ciągle myli się prawo i lewo. Słyszałam, że tak mają geniusze. Tak podobno miał też Einstein, więc nie widzę tego jako poważny problem w sobie, ale czasami to jednak utrudnia życie, kiedy muszę się dłużej zastanowić, która strona jest prawa, a która lewa. Nie wiem, dlaczego mam z tym problem. Po prostu tak mam. Ciekawe, że nie mam tego problemu, gdy jeżdżę samochodem. Kiedy ktoś mi mówi skręć w prawo albo skręć w lewo, to wiem dokładnie, w którą stronę mam skręcać. Może dlatego, że w lewo jest trudniej. I tak mi się to zapisało w głowie. W każdym razie Neo też nie trafił od razu w lewe drzwi, tylko próbował wejść przez prawe. Dlatego później słyszy your other left, czyli to drugie lewo. Przydatne na co dzień. To są takie wyrażenia, które, zgadnijcie, będą przydatne na co dzień. Czyli będzie można spokojnie ich użyć w codziennej rozmowie, w mailu, w jakimś krótkim tekście. No ale na co dzień to jednak chyba zwykle w rozmowie. No i pierwszy z nich to zdążysz. You can make it. You can make it. Moglibyśmy to przetłumaczyć na kilka sposobów. Moglibyśmy też powiedzieć dasz radę albo przeżyjesz, bo to też może oznaczać, że ktoś przeżył, a nie zginął. Ale w tym przypadku chodzi o zdążenie, czyli o dobiegnięcie do telefonu, dzięki któremu wydostaniemy się z Matrixa. I've been looking for you, Neo. I've been looking for you. To szukałem, szukałam albo szukałam cię. I zanim zaczniecie mi pisać, że nie ma czegoś takiego jak szukałam, to chcę tylko przypomnieć, że w języku polskim istnieje rodzaj nijaki i rodzajem nijakim są nie tylko zwierzęta, ale również i inne przedmioty nieożywione, takie jak słoneczko. I jeżeli słoneczko jest bohaterem jakiejś historii, to ono też będzie o sobie mówić w rodzaju nijakim. Rodzajem nijakim jest też dziecko, więc jeżeli dziecko o sobie właśnie mówi nie jako chłopiec czy dziewczynka, tylko właśnie jako ono, to też użyje rodzaju nijakiego. Nie bójmy się rodzaju nijakiego. On istnieje na równi z rodzajem męskim i żeńskim w języku polskim, tylko może trochę rzadziej go widzimy i dlatego nam się wydaje nietypowy. What's this happening to me? What I do? Why is this happening to me? Znaczy, czemu to się dzieje? Tak chyba by było najzgrabniej, chociaż właściwie tutaj
powinniśmy powiedzieć, czemu to się dzieje mnie, czemu to mnie się zdarza, ale to nie brzmi zbyt zgrabnie. Więc chyba lepiej właśnie czemu to się dzieje, co się dzieje. No, raczej tak. What did I do? Co zrobiłem? Co zrobiłam? Co zrobiłam? You're here because we need your help. We need your help? Potrzebujemy twojej pomocy. Myślę, że to ważne, żeby utrwalić sobie to wyrażenie, bo kiedy potrzebujemy pomocy, to warto to sobie uświadomić i warto o tę pomoc poprosić. Dlatego jeśli przećwiczycie to sobie, że tak powiem, na sucho, to łatwiej będzie to zdanie wypowiedzieć w trudnej albo kryzysowej sytuacji. Więc ćwiczmy. Albo we need your help, albo I need your help. Albo po prostu I need help, czyli potrzebuję pomocy. How about I give you the finger and you give me my phone call? Give someone the finger, czyli give you the finger, give me the finger, give him the finger, give the teacher the finger, czego nie polecam, to dosłownie dać komuś palec, a tak naprawdę pokazać komuś środkowy palec. What are you talking about? What is happening to me? To pytanie usłyszymy chyba w każdym filmie i serialu. What are you talking about? I najczęściej tłumaczy się je jako o czym mówisz, ale chyba bardziej po polsku będzie, jeśli powiemy co ty mówisz? Nie? Wydaje mi się takie bardziej naturalne. No i znowu, what is happening to me? Co się ze mną dzieje? Let me give you one piece of advice. Be honest. Piece of advice to wskazówka albo porada. No i tutaj warto zapamiętać, że advice to po angielsku nie jest jedna porada albo jedna wskazówka, tylko to jest rzeczownik niepoliczalny. Więc jeżeli chcemy powiedzieć o jednej wskazówce, to musimy tak jakby z tego advice ukroić kawałek, właśnie ten piece. Dlatego jedna wskazówka to piece of advice, a rady, porady, ogólnie pomoc to właśnie advice. Do you want to know what it is? Czy chcesz wiedzieć, co to jest, ale prościej, czy chcesz wiedzieć, co to? You have to see it for yourself. You have to see it for yourself. Musisz sam zobaczyć. I can't go back, can I? O, a tutaj mamy bardzo ładny przykład czegoś, co się nazywa question tag, czyli to zakończenie zdania takim króciutkim pytaniem. Can I? I can't go back, can I? Czyli nie mogę wrócić, prawda? Albo co nie? Albo co? Nie mogę wrócić, co? I know kung fu. Show me. Tego pewnie tłumaczyć nie trzeba, bo kung fu to kung fu. Każde niemowlę to wie. Ale jeżeli po angielsku mówicie o kung fu, no to dobrze je wymówić po angielsku, czyli kung fu. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. No a tutaj kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Słowo doubt wymawiamy bez litery B, ignorujemy ją, tak jakby jej w ogóle nie było. Zwątpienie czy wątpić. Doubt. Free your mind. To uwolni swój umysł. No i najbardziej chyba kultowe w kinie. Wow. Wow. Zapisywane w HOA. If you're killed in the Matrix, you die here. The body cannot live without the mind. Ciało nie może żyć bez umysłu. No, powiem wam głębokie. Neo. You scared the bejesus out of me. Sorry. To jest bardzo przydatne wyrażenie. You scared the bejesus out of me. Brzmi jak Jesus, ale no nie tłumaczy się tego w żaden sposób związany z Jezusem. Fajne, przydatne zdanie, które jest potoczne i można je przetłumaczyć jako ale mnie wystraszyłeś. Ignorance is bliss. A to z kolei jest bardzo znane przysłowie. Ignorance is bliss. To niewiedza to błogosławieństwo. Można powiedzieć ignorancja, ale raczej tutaj chodzi o brak wiedzy. Hello, Neo. You're right on time. You're right on time? Przychodzisz w idealnym momencie. Make yourself at home, Morpheus. Neo, come with me. Make yourself at home znaczy rozgość się albo czuj się jak u siebie. He's not gonna make it. I tu znów mamy wyrażenie make it. W zdaniu he's not gonna make it moglibyśmy powiedzieć nie zdąży, tutaj nie doleci albo nie przeżyje, ale ogólnie można też powiedzieć nie uda mu się. He's not gonna make it.
Trudniejsze słówka dla chętnych. No dobra, to teraz ta część, która wymaga notatek, jeżeli chcecie je robić i faktycznie je robicie. Ale jeśli nie, to nie trzeba. Moim celem tak naprawdę jest, żeby zapamiętać z tego 2-3 słowa nowe. Albo utrwalić sobie może coś, co już znaliście wcześniej, ale nie zawsze o tym pamiętacie. I to w zupełności wystarczy. Ale ta część może być dla tych, którzy po prostu chcą znać wszystkie trudne słowa, jakie pojawiają się w filmie. No to w tym wam mogę pomóc. Listen to me, Coppertop. We don't have time for 20 questions. Right now there's only one rule. Our way or the highway. W tej wypowiedzi jest kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, bohaterka, która wypowiada te słowa, ma na imię Switch i zwraca się do Neo jako Coppertop. Dosłownie to tak jakby miedziany łeb, chyba tak byśmy to musieli powiedzieć, a tak naprawdę to jest nazwa. To jest typ baterii Duracell AA, czyli paluszek. I w tym momencie w filmie jeszcze nie wiemy, dlaczego ona do niego mówi hej, baterio. Potem już się dowiadujemy, dlaczego. 20 questions to taka zabawa towarzyska, w której jedna osoba wymyśla sobie jakąś postać czy przedmiot, a inna lub inne osoby zadają 20 pytań. I tyle właśnie mogą zadać. Na nie odpowiedź brzmi albo tak, albo nie. Aby odgadnąć, co ta osoba ma na myśli. Our way or the highway to po naszemu, czyli tak jak chcemy, albo spadasz. The highway, czyli autostrada, więc albo tutaj zostaniesz i będziesz nas słuchać, albo do widzenia. Właściwie w oryginale to powiedzenie to my way or the highway, no ale tutaj jest więcej osób, dlatego jest wersja z our way. There's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind, driving you. Splinter to drzazga. This is my ship, the Nebuchadnezzar. It's a hovercraft. Nebuchadnezzar to jest oczywiście nazwa własna, ale co to jest ten Nebuchadnezzar? Hovercraft, tak powie Amerykanin, a po brytyjsku powiedzielibyśmy hovercraft i to jest poduszkowiec. Wszystkie słowa zakończone na craft albo craft oznaczające właśnie jakiś statek, na przykład statek powietrzny, to jest właśnie aircraft albo aircraft. Mogą mieć dwa rodzaje liczby mnogiej. Albo dodaje się do niego końcówkę S, więc wtedy mamy hovercrafts, albo nie. Jest dokładnie taka sama jak pojedyncza. Czyli hovercraft to albo jeden poduszkowiec, albo więcej. A hover znaczy unosić się. Tak jakby na poduszce. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations. Anything we need. Clothing. To takie niezbyt trudne słowo, ale warto zapamiętać, bo tłumaczymy je jako odzież. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. We don't know who struck first, czyli nie wiemy, kto pierwszy uderzył albo zaatakował. Struck to czas przeszły, bo ten czasownik w wersji podstawowej to strike. Tak samo jak strajkować albo strike właśnie. Strike, struck, struck. Natomiast scorch to wypalić. I tu nie chodzi o papierosy albo inne rzeczy do palenia w ustach i wciągania, tylko raczej o spalenie czegoś. Tak jak się na przykład wypala trawy. No nie, znowu to nie pomogło. Na przykład wypalanie liści jesienią. O. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. We are grown oznacza jesteśmy uprawiani. Grow something to uprawiać, tak jak się uprawia pole czy jakieś warzywa. For the longest time I wouldn't believe it. And then I saw the fields with my own eyes. Watched them liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living. With my own eyes to na własne oczy. Liquefy znaczy stopić, czyli zamienić w ciecz, a więc w liquid. No i intravenously to dożylnie. Skrótowo można powiedzieć IV, na przykład IV drip to kroplówka. After he died, the oracle prophesized his return and that his coming would hail the destruction of the Matrix, end the war, bring freedom to our people. Tu po raz pierwszy pojawia nam się wyrocznia, czyli oracle, prophesy, to wieszczyć albo prorokować, a hail
obwołać albo okrzyknąć. His coming would hail the destruction of the Matrix. Czyli jego nadejście okrzyknie, obwoła zniszczenie Matrixu. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? Inert to bezwładny. I pochodzące od tego słowo inertia to bezwład albo bezwładność. What are they? Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. Sentient to czujący, właściwie można powiedzieć inteligentny, ale raczej tutaj chodzi o coś, co ma uczucia, a nie o coś, co ma rozum. To słowo można wypowiedzieć na dwa sposoby, albo sentient, albo sentient. I po brytyjsku, i po amerykańsku obie te wersje są ok, więc możecie się spotkać i z tą, i z tą. Sentient albo sentient. Pisze się dokładnie tak samo. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. O właśnie. Dodge bullets, czyli unikać albo uchylać się przed kulami. To jest, wiecie, tak trochę trailer tego, co będzie później, nie? Czyli jak Trinity powie, dodge this. Yeah. Squiddy, we've been in quick. Squiddy. A sentinel. Killing machine designed for one thing. Search and destroy. Sentinel to słowo, które dosyć często się pojawia. Wartownik. Tutaj chodzi o, jakby to powiedzieć, no, ośmiornice latające, które walczą z ludźmi. I to słowo brzmi dziwnie w wersji amerykańskiej, bo jest takie bardzo zbite, takie skrócone. Sentinel. Nie wiadomo, jak to się pisze. Gdybyśmy je wymówili po brytyjsku, Sentinel, jego pisownia staje się jaśniejsza. Where are we? They're old surface and way systems. Sewers. Sewers. Ścieki. Here you go, buddy. Breakfast of champions. If you close your eyes, it almost feels like you're eating runny eggs. Yeah, a bowl of snot. Here you go, buddy. Buddy, to przetłumaczylibyśmy jako kolego. Takie bardzo potoczne wyrażenie, tak powiemy raczej do osoby, którą dobrze znamy, albo z którą chcemy się zaprzyjaźnić, chcemy tak pieszczotliwie się, powiedzmy, odnieść. Breakfast of Champions to śniadanie mistrzów i to jest tytuł powieści Kurta Vonneguta z 1973 roku. Runny eggs, czyli taka płynna jajecznica, a snot to gluty, także smacznego. And don't worry about the days. What days? That vase. Tutaj wyrocznia mówi vase i to jest wazon, ale jest to wymowa amerykańska. Brytyjczyk powiedziałby vase i to jest dokładnie to samo słowo. Tak samo się pisze vase przez V. One of you is going to die. Which one will be up to you? Up to you, czyli twoja decyzja albo zależy od ciebie. Take a cookie. I promise by the time you're done eating it, you'll feel right as rain. You'll feel right as rain, czyli poczujesz się dobrze, po prostu dobrze, odpowiednio. Gdybyśmy mieli po angielsku wytłumaczyć, co znaczy right as rain, powiedzielibyśmy healthy or well again, czyli tak jakby poczujesz się lepiej. O, może tak by było, nomen omen, lepiej. Oh, déjà vu. What did you just say? Nothing, just a little déjà vu. Po polsku mówimy déjà vu, a po angielsku déjà vu, czyli ten słynny czarny kot. The great Morpheus. We meet at last. And you are? A Smith. Agent Smith. You all look the same to me. Ten dialog wydaje się niezbyt skomplikowany, wszystko rozumiemy pewnie, ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, jak się nazywa agent Smith. Właśnie, że nazywa się Smith, to słowo to po angielsku kowal. Między innymi właśnie dlatego Smith to najpopularniejsze angielskie nazwisko, tak jak najpopularniejszym polskim nazwiskiem jest Kowalski. Dlatego, że kiedyś był to bardzo powszechny zawód, a od zawodów właśnie wywodzi się wiele nazwisk. Natomiast to, że potem słyszymy you all look the same to me, czyli wszyscy wyglądacie dla mnie tak samo, też świadczy o tym, jak powszechne jest to słowo, no i jak powszechny jest agent w rzeczywistości Matrixa. I'm tired of this war. Tired of fighting. I'm tired of this ship.
being cold of eating the same goddamn goop every day. But most of all, I'm tired of that jack-off and all of his bullshit. Goop to paskudztwo. Ciekawe, że właśnie tak nazywa się serwis Gwyneth Paltrow. Wiadomo, że ta nazwa pochodzi od jej inicjałów, no ale jednak nie wiem, czy chciałabym sprzedawać paskudztwo. Natomiast jack-off to jest no, wulgaryzm, który byśmy chyba przetłumaczyli na polski jako upierd. Have you ever stood and stared at it? Marveled at its beauty? Its genius? Marvel at something to zachwycać się czymś. Samo słowo marvel może też oznaczyć cud, dlatego też pochodzące od tego marvelous to cudowny. No i marvel to jest takie zachwycanie właśnie, które jakby zauważa ten cud, na który patrzymy. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. Peak to szczyt. I to jest i tak jak tutaj, czyli w przenośni, the peak of your civilization, szczyt cywilizacji, albo dosłownie, to może być jakiś wierzchołek, jakaś góra. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Revelation, olśnienie albo odkrycie. Mammal, ssak. Po polsku słowo ssak pochodzi od ssania, czyli od tej czynności, którą wykonują ssaki. A po angielsku słowo mammal pochodzi raczej od onomatopei, czyli od tego ruchu warg, który wykonujemy podczas ssania. Między innymi właśnie dlatego jedno z pierwszych słów, jakie wypowiadają dzieci, to mama, bo kiedy ssają, to też właśnie tak ruszają wargami, tak jakby uczyły się mówić mama. It's the smell. If there is such a thing, I feel saturated by it. I can taste your stink. And every time I do, I fear that I've somehow been infected by it. It's repulsive. Saturate znaczy nasycić, a repulsive odpychający. Brytyjczyk powiedziałby raczej repulsive, czyli bardziej przez A niż przez O. Would you please remove any metallic items you're carrying, keys, loose change? Loose change to po prostu drobniaki. Drobne albo monety. You hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Inevitability to nieuniknioność, czyli właściwie to, co nieuniknione. Łatwiejszym do zapamiętania słowem będzie nieuniknione, czyli inevitable. Tak powiedziałby Amerykanin, a po brytyjsku będzie to inevitable. Ważne, żeby zaakcentować drugą sylabę, czyli ne, inevitable. Ważnym elementem filmu Matrix jest to, że w zdjęciach bardzo często pokazane są różnego rodzaju odbicia. Ja oczywiście wam tego tutaj nie pokażę, ponieważ komunikujemy się wyłącznie w wersji audio, czyli wpadam w wasze uszy, a nie w wasze oczy. Ale jeśli będziecie kiedyś jeszcze oglądać Matrix, a pewnie będziecie, znaczy może nie pewnie, ja na pewno będę, bo uwielbiam ten film, to zwróćcie na to uwagę. Ja wynotowałam sobie przynajmniej 8 takich odbić. Na samym początku widzimy odbicie w lusterku motoru Trinity, potem w okularach Morfeusza odbija się Neo, zaraz przed tym, jak wybierze jedną z dwóch pigułek. No lustro się scala, to już wiadomo, no, trudno nie widzieć odbicia, jak mamy lustro. W wizjerze maszyny, w której przegląda się Neo zaraz po tym, jak się powiedzmy obudził poza Matrixem. Potem mamy szybę auta, klamkę drzwi, no i wreszcie najsłynniejszą chyba w świecie filmu łyżkę. Jakbym miała zgadywać, powiedziałabym, że te odbicia to też nawiązanie do Alicji, tylko że tym razem po drugiej stronie lustra, czyli tak jakby cały czas żyjemy w dwóch równoległych światach, Matrix i rzeczywistość. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę, więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku. I potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos.
Zdążysz. You can make it. Szukałem cię. I've been looking for you. Co ty mówisz? What are you talking about? Co się ze mną dzieje? What is happening to me? Czy chcesz wiedzieć, co to? Do you want to know what it is? Musisz sam zobaczyć. You have to see it for yourself. Ale mnie wystraszyłeś. You scared the bejesus out of me. Niewiedza to błogosławieństwo. Ignorance is bliss. Przychodzisz w idealnym momencie. You're right on time. Rozgość się. Make yourself at home. Łyżka nie istnieje. There is no spoon. O, déjà vu. Oh, déjà vu. Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Najpierw powiem polski odpowiednik. Podczas pauzy go powtórz. A potem angielskie wyrażenie. Też je powtórz podczas pauzy. Nie pokazuj mi faka. Don't give me the finger. Czy możesz mi doradzić? Could you give me a piece of advice? O nie, mam drzazgę w kciuku. Oh no, I have a splinter in my thumb. Sprzedają odzież i sprzęt do wspinaczki. They offer clothing and climbing equipment. Co tu uprawiacie? What do you grow here? Wytrzyj dziecku gluty. Wipe the baby's snot. Zachwycaliśmy się pięknym widokiem. We marveled at the beautiful view. Pingwiny to nie ssaki. Penguins aren't mammals. Smród w toalecie był odpychający. The smell in the restroom was repulsive. Przykro mi, nie mam drobnych. Sorry, I don't have any loose change. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz teraz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Nie pokazuj mi faka. Don't give me the finger. Czy możesz mi doradzić? Could you give me a piece of advice? O nie, mam drzazgę w kciuku. Oh no, I have a splinter in my thumb.
sprzedają odzież i sprzęt do wspinaczki. They offer clothing and climbing equipment. Co tu uprawiacie? What do you grow here? Wytrzyj dziecku gluty. Wipe the baby's snot. Zachwycaliśmy się pięknym widokiem. We marveled at the beautiful view. Pingwiny to nie ssaki. Penguins aren't mammals. Smród w toalecie był odpychający. The smell in the restroom was repulsive. Przykro mi, nie mam drobnych. Sorry, I don't have any loose change. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Podoba Wam się też pomysł na ten podcast. Każdy odcinek to będzie kolejny kultowy film. Mam nadzieję, że nie gniewacie się za spoilery, bo zakładam, że to tak znane filmy, że wszyscy z nas je już wiele razy widzieli. Więc chyba nie zdradzę za dużo, jeśli mówię o tym, co pojawia się w środku czy na końcu filmu. Jakby co, to ostrzegałam. No, dopiero teraz na końcu, ale zawsze. Lepiej teraz niż wcale. No to co, na koniec zostawiam Wam chwilę relaksu. Do następnego odcinka.